Słuchajcie, jeden z lepszych moich tygodni, jaki w tej chwili mam. Już robi się ciemno, wyniosłem lampę na zewnątrz, żeby jeszcze nagrać ten film dla was. I jest to film, który stanowi właściwie taką praktykę dotyczącą praktyczne zastosowania filtrów samych ND. Ja mam to szczęście, że w tym tygodniu, słuchajcie, mogę używać Mavica 2 Pro i jest to dla mnie jednak najlepszy dron, który w tej chwili istnieje, ale mało tego, mogę używać tego Mavica 2 Pro z najlepszymi filtrami, jakie również istnieją, więc mam naprawdę mega podwójne szczęście. Dostałem do dyspozycji dwupak, właściwie to jest tak, sześciopak, to jest Cinema Series, pierwszy zestaw sześciu filtrów ND4 do 16 w wykonaniu klasycznym szarym, jak i w wykonaniu polaryzacyjnym, i drugi zestaw to jest 32 do 64, też w tych dwóch wykonaniach. Słuchajcie, parę słów na ten temat, jakie zastosowania w przypadku zdjęć dla samych filtrów ND. Możemy dużo mówić o tym, że filtry wydłużają nam czas ekspozycji, o tym, że przesuwają nam o jedną, dwie, trzy działki przysłony właśnie ten czas. Natomiast jakie efekty osiągniemy de facto i co można z tym zrobić? Więc ja dzisiaj od rana ćwiczyłem kilka takich ciekawszych efektów i zaraz wam pokażę, po to, żebyście mogli zastosować podobne i osiągnąć podobne rezultaty. Pierwszym takim efektem, który sobie założyłem, który widziałem, że powinien mi dobrze wyjść, to jest zmiana czasu ekspozycji podczas hyperlapsów. Jak wiecie, hyperlapsy tutaj stanowią inteligentny tryb lotu, ale parametrów nie możemy regulować. Możemy jedynie regulować sobie parametry lotu, można powiedzieć, czyli obroty, możemy wysokość regulować i tak dalej, ale podczas nagrywania hyperlapsów nie jesteśmy w stanie tutaj wpływać na ekspozycję. Jedyną formą wpływu na ekspozycję jest właśnie zmiana filtrów. Ja tutaj starałem się osiągnąć przez cały dzień taki efekt, żeby wydłużyć czas naświetlania, żeby uzyskać efekt rozmycia. Bardzo fajny efekt rozmycia i faktycznie dopiero przy piątym ćwiczeniu wyszło to dobrze, bo już miałem warunki takie, że było słońce nisko i zastosowałem czas ekspozycji 1/8 sekundy. Wyszło bardzo fajnie. Wcześniejsze też nie są złe, bo miałem właśnie przykłady takie, gdzie nie stosowałem filtrów i to klatkowanie było charakterystyczne przy hyperlapsach, ten efekt klatkowania, a później zastosowałem 64, to jest trochę za dużo jak na hyperlapsy. Ja myślę, że 32 to jest maksymalnie, jeżeli chodzi o Mavica 2 Pro, ale też wyszło całkiem nieźle. Trochę niedoświetlone mam te ujęcia, natomiast można w postprodukcji je uruchomić. Druga rzecz, którą robiłem, to przeloty blisko obiektu i tutaj faktycznie muszę wam powiedzieć, że to jest mega duża różnica, jeżeli chodzi o przelatywanie blisko obiektu, i to widać od razu, że jeżeli lecicie dosyć znaczną prędkością, ale nawet już w trybie tripod, kiedy się przemieszczamy blisko obiektu, nie mamy filtrów, jest ten shutter speed, ten czas ekspozycji bardzo krótki, wtedy widać te efekty klatkowania, widać te przeskoki, brak płynności. Jeżeli założycie filtr, to od razu z tym jest lepiej. To było moje drugie ćwiczenie, które dość fajnie też wyszło i z którego jestem mega zadowolony. Trzecia rzecz, którą ćwiczyłem dzisiaj, to jest efekt paningu uzyskany poprzez lot równoległy Mavica do samochodu. Jechałem dzisiaj samochodem i równolegle w trybie Active Track Profile robiłem ujęcia. Tam wydłużyłem czas ekspozycji dość znacznie, mniej więcej do 1/5 sekundy, 1/10 sekundy to były te czasy ekspozycji i nie musiałem wcale szybko lecieć, żeby uzyskać bardzo fajne efekty rozmycia i dość dobrze to wyszło. Zresztą zobaczcie sami. Słuchajcie, i tutaj jeszcze mała dygresja, mianowicie przy strzelaniu fotek z wydłużonym czasem naświetlania trzeba mieć mega pokorę i mega cierpliwość, bo wychodzą przeróżne cuda i dopiero za którymś razem wyjdzie wam efekt taki pożądany, który byście faktycznie chcieli. Więc ja tutaj też dużo prób prowadziłem, ale przez cały dzień prowadziłem też notatki, notowałem sobie, jakie były efekty na danych czasach ekspozycji, jak to wychodziło. I więc uważam, że 5-10% tych ujęć, które starałem się robić, które zrobiłem de facto, były skuteczne, reszta do kosza. Tak to wygląda. Następna rzecz, którą pojechałem robić i to było dosyć ciężkie, to było naświetlanie wody, prawda? Bo już tutaj efekt, który uzyskiwałem, to miałem dwa rozmycia,
Bez filtra osiągnąłem czas 1,30 sekundy przy przesłonie 4,5, a z filtrem ND64 osiągnąłem najdłuższy czas naświetlania, to był czas 8-sekundowy, czyli ekspozycja 8-sekundowa to już było mega fajne rozmycie i uważam, że to jest naprawdę świetna rzecz, żeby spróbować. I następnie poszedłem jeszcze bardziej po bandzie, a mianowicie spróbowałem takiego ujęcia, które też było ciężkie, bo dużo prześwietliłem. To było ujęcie pod słońce, ale właśnie widok na jezioro przy zachodzącym słońcu. I tutaj muszę wam powiedzieć, że też mniej więcej to było jednosekundowe naświetlanie, około jednej sekundy mniej więcej tak to wychodziło i tutaj parę takich ujęć jeszcze zrobiłem, całkiem fajnych, z których jestem zadowolony. Ogólnie co mogę powiedzieć, po tym jednym dniu z filtrami ND, bo tylko ćwiczyłem ND od 4 do 64, że de facto trzeba być mocno świadomym i wiedzieć, jaki efekt chce się osiągnąć, żeby ten efekt właśnie osiągnąć. Można rozmyć pięknie chmury, można rozmyć właśnie wodę. Pamiętajcie o tym, że tutaj mamy najdłuższy czas naświetlania 8 sekund, że w dronie jednak mamy pewne ograniczenia. Nawet jak posadowimy tego drona na stoliku, to nie jesteśmy w stanie dłużej naświetlać niż 8 sekund, prawda? Jeżeli naświetlamy lustrzanką, będzie nam łatwiej osiągnąć na przykład 30-sekundowe, czy minutowe, czy nawet dłuższe czasy ekspozycji. Tutaj mamy 8 sekund do dyspozycji, całkiem fajnie to wygląda. Kolejna rzecz, którą trzeba zaznaczyć, to bardzo trzeba się przyzwyczaić do zmiany tych filtrów. One nie są takie bardzo proste do wymiany. My tutaj mamy w komplecie z tymi filtrami z Polar Pro jest takie narzędzie do wymiany filtrów i to dość ułatwia sprawę i faktycznie pomaga. Natomiast też trzeba mieć trochę wyczucia, żeby nie zniszczyć nawet przy chowaniu tego oryginalnego filterka stokowego, tej osłonki stokowej, żeby go właśnie nie złamać czy nie zniszczyć. Maksymalną przysłonę, jaką jesteśmy w stanie tutaj osiągnąć w Mavicu 2 Pro, mamy 11 i zjawisko dyfrakcji, ja tego nie zauważyłem, chociaż ćwiczyłem też takie efekty przy 64 filtrze i przy 11 sprawdzałem, sprawdzałem wtedy, jakie czasy ekspozycji jestem w stanie osiągnąć. Dosyć fajne efekty. Słuchajcie, podsumowując, trzeba wiedzieć, kiedy zastosować te filtry. Nie zawsze i nie wszędzie są potrzebne. Kiedy szare? Szare głównie wtedy, kiedy nie potrzebujemy tego efektu polaryzacji, czyli szyby, woda, chmury, niebo, zieleń. Nie musimy pogłębiać tych kolorów, nie musimy wydobywać tej plastyki albo unikać właśnie odbicia, więc na pewno wtedy zwykłe szare filtry wam wystarczą do tego, żeby faktycznie zwiększyć czas ekspozycji. I hyperlapsy ja polecam w granicach 1/10 sekundy, jeszcze w zależności od tego, jakie mamy czasy naświetlania oczywiście, bo jak jest noc, jest inaczej, ale w ciągu dnia około 1/10 sekundy, jeżeli doprowadzicie do takiego czasu naświetlania, fantastycznie wychodzą. Zupełnie inaczej niż te klatkowane, krótkie czasy, ale to było takie moje odkrycie i faktycznie to dobrze zadziałało. Natomiast jeżeli chodzi o efekt panningu, tutaj nie trzeba wcale rozwijać bardzo wysokich prędkości. Wystarczy rozwinąć taką prędkość rzędu 15-20 km na godzinę i Mavic dość ładnie leci w tym profilu, w tym właśnie Active Track Profile. Na bieżąco będę was więcej informował, bo to jest pierwszy film. Ja bardzo dziękuję firmie Polar Pro, która jest sponsorem dzisiejszej audycji, dzisiejszego epizodu, za przesłanie tych filtrów do testów. Będziemy ćwiczyli oczywiście inne efekty, a mianowicie oprócz zdjęć będziemy ujęcia wideo ćwiczyli, czyli przeloty na przykład bardzo blisko przeszkód. Pokażę jeszcze parę innych rzeczy, pokażę też zastosowania filtrów PL polaryzacyjnych. Być może będą też inne filtry do dyspozycji. Na razie mamy od 4 do 64, także jest co pokazać, jest dużo fajnych efektów i tej wersji się trzymamy. Słuchajcie, dzięki za uwagę. To jest epizod, który znowu zmontowałem z dnia na dzień, właściwie z marszu. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Pa!